Spotlight, moonlight, why you worship and get your mood right? Shorty look good in the moonlight, so why you so bad, man? Spotlight, moonlight, why you worship and get your mood right? Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Versius. Od razu przepraszam za mój mikrofon, bo to jest za sławek. Chciałem dzisiaj wam pokazać na moim kanale poradnik do Subnautica Multiplayer, bo nie zauważyłem, żeby ktoś zrobił jakiś konkretny poradnik do tej gry. Ale ja akurat patrzyłem na internecie, kolega mi podesłał, pozdrawiam Nowoczek. On mi podesłał właśnie linka do tej gry. Będziecie mieli w opisie dwa linki potrzebne, jeżeli będziecie mieli taki problem, że zainstalujecie ten klip, ale jakby nie będziecie mogli dołączyć do kogoś. To dobra. To zaczynając od początku, to wchodzimy pierwsze w stronę Nitrox. I tu macie opcję tłumacz, tam sobie tłumacz, dziękuję bardzo. Przetłumaczyli czyli wszystko. I patrzcie. Multiplayer mod do Subnautica i sprawdzałem net z kolegą, grałem przed chwilą, naprawdę polecam. To tak, bez zbędnego przedłużenia, to tak, podręcznik, klikacie, tak, i wam się tutaj to ściąga, ja już mam ściągnięte. Dobra, na bok, potem dajecie otwórz. No i tak, na początek, jak macie Subnautica na Steamie, to wchodzicie na Steam. Jak macie na Epic Games, tak jak ja, to była za darmo 4 tygodnie temu, mówiłem, jest odcinek na moim kanale. To tak, wchodzicie Nitrox, install. Wyskakuje wam okienko, dajecie next. Ja tu akurat mam to wszystko zrobione. To tak, remove dam, bo to chcę na potrzeby odcinka jakby pokazać wam. Dobra, finish. Jeszcze raz się zainstaluję next. Klikacie accept, next. I macie tutaj domyślnie program wam dał, gdzie zapiszę wam ten program, ale dajecie przeglądaj pliki, tutaj dysk C, program files x86, klikacie. I na przykład ja tu mam na Epic Games, a wy możecie mieć Subnautica na Steamie, to klikacie w Steam i tam szukacie Subnautica. Ja mam na Epicu, tutaj sobie zainstalowałem plik, od razu pliczek. Czekajcie, wrócę. Subnautica. Klikacie Subnautica i OK. Żeby wam Subnautica po prostu zainstalowało. Next. Install. Klikacie wszystko tak, tak, tak. Dziękuję. Dobra. No i to tyle. Wchodzicie już po prostu do gry. Uruchamiacie ją. A spróbuję ją uruchomić. Jeżeli się uda, to wam pokażę, na czym to polega. Mam nadzieję, że mi przechwyci ekran. O, i proszę bardzo, macie Subnautica. I tutaj macie graj. I tutaj macie multiplayer. I tutaj macie Addict Servers. I na przykład wpisujecie tak, pokażę wam. Na przykład serwer, jak wasz kolega nazwał. Na przykład może być Nice. I tutaj wpisujecie jego IP, czyli dokładnie 234.231. coś tam, 2.3, 3.4. I dajecie Addict Server i potem Hunger. No, dobra. I potem wam się pojawia Nice. I jeżeli wasz kolega odpali grę i będzie już w grze, to po prostu tu klikacie connect i wam tu wyskakuje, że musicie wpisać nazwę użytkownika, czyli swoją grę i kolor wybrać. A jeżeli to wam się nie pojawi, to jest taka możliwość, bo ja tego nie miałem, to wam dam drugi link, który musicie wejść tu i musicie
hamaki pobrać. Po prostu pobieracie hamaki do wnolat no. Tam 10, 7, 5, 3, 2, 1. Otwieracie pliczek. Dajecie polish, next, tak, next. Zainstaluj ponownie aktualną wersję. No i ja tu nie będę instalował ponownie, bo wszystko mam już zrobione. Po prostu potem jak wam się zainstaluje, dajecie utwórz klucz na pulpicie, pojawia się coś takiego. Po prostu klikacie w to, uruchamianie hamagi. I tak, i macie tutaj sieć, dołącz do istniejącej sieci, na przykład wasz kolega, nie? Ma na przykład, tu mam ryba, ten nowoczek. Tutaj jest. No i potem po prostu wpisujecie jego IP, wszystko i macie. Ja tu zamknę. No i po prostu już macie Subnautica multiplayer, ja grałem, wszystko fajnie śmiga. No to by było tyle. Dzięki za uwagę, 5-minutowy poradnik, 6, dziękuję bardzo. A jeszcze wam chciałem powiedzieć, że nie zapomnijcie zostawić łapki w górę dla zasięgu oraz możecie zostawić subskrypcję na moim kanale, będzie mi bardzo miło. A łapki wyświetlenia dla zasięgu, żeby więcej osób widziało ten filmik, jeżeli by miało taki problem. To dziękuję, cześć, trzymajcie się, nara.